Kiedyś jako młody kleryk spowiadałem się pewnemu bardzo leciwemu, siwy pan o lasce, który był dla mnie ogromnym wzorem. Przed wojną już był proboszczem, więc ja mu wyznaję te moje grzechy, a on tak machnął ręką, czym mnie prawie zgorszył. I mówi, czym ty się przejmujesz? Wiesz co? Każdy wiek ma swoje pokusy. Mówi, ja do tej pory modlę się, żeby być wierny. A miał 90 kilka lat. On mnie tak uspokoił, że tak powiem, spuścił powietrze.